Ostatnio skończyliśmy sobie na tych nodach typu wektor. Przeskoczyliśmy sobie kolory, konwertery i filtry na razie, tak? Więc przejdziemy do grupy kolorów. Jak one wyglądają? Część już znamy, chociażby tego miksa, który jest tutaj właśnie wstawiony w tym miejscu. On zawsze przybiera taką nazwę, jaką wybierzemy sobie z tej listy trybów miksowania, więc stąd jest ta nazwa. Czasem niektórzy szukają czegoś, a nie mogą znaleźć z tego właśnie najczęściej powodu. Dobrze, ten wektor na razie wyrzucę, on tutaj nie będzie potrzebny. No te dwa obrazy, no dobra, niech będzie tutaj, powiedzmy, że są na takiej zasadzie, że jeden wymusza drugi, tak? Czyli jeśli jest miksowanie, to albo jest jeden obraz, albo jest drugi maksymalnie obraz widoczny, w połowie to obydwa się przenikają. Więc jak działają te nody kolorów? Pierwszy z nich to jest Alpha Over. Zauważcie, że one są bardzo podobne do właśnie wszystkie do siebie, tak? Czyli mają ten kolor żółty, który tutaj widzimy. No i przepnijmy na przykład do tego właśnie dolnego, żeby zobaczyć, jak będą się zachowywać te obrazy. Przepnijmy je do tego dolnego. Ale zobaczymy. I teraz przełączmy do image. Proszę bardzo. Alpha Over jest narzędziem, które pozwala położyć obrazy na sobie jeden tak jakby na drugi. Z tym, że no w tym momencie ten obraz, który widzimy, ten drugi, zachowuje się jak zwykły JPEG, który nie obsługuje przezroczystości, a on tak naprawdę tą przezroczystość posiada. Alpha Over najczęściej jest stosowany z różnymi efektami specjalnymi, które będziemy omawiać później, ze względu na to, że wtedy działa to tak jak w GIMPie, dwie położone na siebie warstwy. Tu jeszcze mamy parametr faktory, który pozwala nam na obraz, który jest ten jako drugi, to ten drugi obraz ma tak jakby przezroczystość dodatkową, tak? Tu jeszcze mamy parametr premul i dopiero gdy ten parametr premul ustawimy na maksymalne, to to narzędzie respektuje wtedy właśnie te obszary przezroczyste, czyli respektuje kanał alfa. Tu jeszcze mamy konwert, chociaż ten konwert tutaj w ogóle w tym momencie nic nie zmienia. Chyba że klikniemy sobie ten konwert przy tym parametrze premul ustawionym na 0, no to też wymusimy działanie tej przezroczystości. Czyli tak działa to narzędzie. Jak widać, po przepięciu też może być stosowany jako łącznik między obrazem a viewerem, z tym, że na zasadzie nakładania się warstw na siebie, czyli tych dwóch obrazów, tak jakby były na osobnych warstwach. Tu jeśli coś takiego chcieliśmy uzyskiwać, przy pomocy tego parametru trzeba było właśnie ustawiać miksy, ten parametr faktory, tu jeszcze kanał alfa, czyli więcej rzeczy trzeba było, więcej nodów połączyć, żeby uzyskać dokładnie taki sam efekt, który mamy tylko i wyłącznie robiony przy pomocy node alpha over. Dlatego umiejętność wyboru tych odpowiednich nodów no jest dość istotna i ważna. Tu jak widać działa to szybko, na czterech nodach mamy właśnie bardzo szybko nałożone te dwa obrazy na siebie. Dobrze, następny to jest Bright i Contrast, czyli jasność, kontrast. Oczywiście on też może być bezpośrednim łącznikiem między jednym a drugim obrazem, ale równie dobrze możemy go zastosować do jednego z połączonych obrazów, czyli można go wpiąć nawet tu. I teraz będziemy tym narzędziem wpływać na jasność, kontrast tego obrazu, który jest właśnie tak jakby na dole. Też tutaj jest konwert premul, z tym, że ten konwert nic tutaj nam nie daje, z tego względu, że ten obraz nie ma obszarów przezroczystych, więc siłą rzeczy
nie musimy włączać tej opcji, ale co możemy zrobić? Możemy właśnie rozjaśnić ten obraz i możemy dodać kontrast. W GIMPie również mamy dokładnie te same narzędzia, czyli jest też w kolorach znajdziemy Brightness Contrast. Czyli tylko tyle można tutaj zrobić tym narzędziem, czyli rozjaśnić, poprawić kolorystykę obrazu. Wcześniej była taka trochę matowa, teraz jest zdecydowanie lepiej widoczna. A co by się stało, gdyby ktoś Brightness Contrast zapakował do parametru faktory? Czy w ogóle ma to jakiś sens, jeśli chcielibyśmy tak poeksperymentować? No, dajmy. I zmieniajmy. Czy coś się zmienia? Nic się nie zmienia, dlatego że tak naprawdę, jeśli chodzi o jasność kontrast, to mamy tutaj do czynienia z kolorem jednolitym. I on tak naprawdę widzi w tym momencie kolor jednolity, ale sytuacja się zmieni. Powiedzmy, jeśli ja na przykład na razie ten obraz odłączę, no to tu już widać, że co się stało, tak? Czyli w tym momencie alpha over już nie działa prawidłowo. Widać? Wyłączę ten brightness contrast. No i tak jak to widzimy, jeśli mamy podłączony ten obraz w to miejsce i brightness contrast tutaj jest podłączony do parametru faktory, no to tu już będzie wpływ tego, tak, widoczny. Będzie widoczny, ale będzie pracować to narzędzie niestety błędnie, chociaż może niekoniecznie, zaraz zobaczymy, 5, może za duży kontrast tutaj jest ustawiony zdecydowanie, powiedzmy na 10, to wtedy z parametrem faktory alpha over zadziała brightness contrast, tak? Ale zobaczmy, co się stanie, gdy ja tutaj włączę image. No i teraz jest zupełnie inna zabawa. Czyli w tym momencie brightness contrast powoduje, że mamy parametr, którym wpływamy na obraz, ten, który jest na dole, parametrami jasności kontrastu, ale dodatkowo ten obraz widzimy tak jakby za obrazem tym, który znajduje się w tym miejscu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze ten obraz tu połączyć i wtedy zyskujemy jeszcze inne możliwości. Czyli teraz już nie tylko działa na parametr faktory, no jeszcze jak tutaj dodamy convert premul, no to już zupełnie widzimy, że możemy nawet zrobić tak jakby wycięcie obrazu kształtem tego logotypu GDAT, tak? No tutaj premulowanie w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Także w zależności od możliwości kombinacji mamy zupełnie inne ustawienia, zupełnie inne działanie tego efektu, ale to działa w ten sposób tak z alpha over. Natomiast przepnijmy sobie obrazu z powrotem do miksa. Tak, miks sobie tutaj połączmy, czyli mamy dokładnie to, co tutaj mamy. No i teraz zobaczmy, co się stanie, jak brightness contrast, sam brightness podłączymy z image. Co się stało? No jeśli tutaj premul też na razie nie działa, klampowanie nie działa, ale co się stało? On w tym momencie, tutaj bez względu na to, co nie ustawię, to będzie miało to znaczenia, ale zmienię tutaj kolor. Dopiero jak tutaj zacznę zmieniać kolory i odcienie kolorów, to odcieniami kolorów będę wpływał na to, w jaki sposób ma się zachowywać parametr faktory. A że jest to kolor jednolity, te parametry nie będą mieć tutaj żadnego znaczenia w tym momencie. No chyba, że tak podłączymy, no to się wtedy trochę sytuacja zmieni, bo w tym momencie będziemy mieć parametrem jasności i kontrastu, będziemy wpływać, czy nasz obiekt, który chcemy podłączyć do tego, będzie półprzezroczysty, czy też nie. Także w zależności od kombinacji możemy wtedy, no jeśli konwert tu wyłączę, no to wtedy nie mamy tej przezroczystości, tak? Wtedy możemy zrobić taki znak wodny z innego obrazu na drugim obrazie. To jest przy miksie, tak? Przy multiply będzie to troszeczkę inaczej, przy add będzie
jeszcze inaczej, także w zależności od tego, ja tu miks zostawię, żeby lepiej pokazywać te wszystkie rzeczy. Czyli niby jasność, kontrast, ale przy różnych kombinacjach połączeń możemy mieć całkowicie różne też efekty. Nawet coś innego uzyskamy, jeśli podłączymy Bright tu, w to miejsce. Czyli do jasności, jako obraz, jako jasność. No i teraz jeszcze inaczej to wszystko działa. A jeszcze tak podłączmy. I jeszcze tak podłączmy. A co? Skontrastujmy to. Tylko w tym momencie nie ma tutaj akurat to większego sensu. Ale można spróbować zrobić taką kombinację, że na przykład ten image, żeby odróżnić obydwa image od siebie, żeby wpływał na jasność, z tym, że jest obliczana tak naprawdę jasność całego obrazu, jej średnia, i wtedy wpływ na ten drugi obraz, który tutaj mamy. No, efekty są przeróżne, tak jak widać, kontrastem tutaj ten wpływ będzie widoczny. Przy kontrastach ujemnych widać to wyraźnie. Także będzie tutaj jakaś mieszanina tych barw, ale to jest jeden parametr faktory, więc obiekt będzie widoczny właśnie jako półprzezroczysty. Dobra, wyrzucimy sobie to. Idźmy dalej. Nie wiem, czy nie podłączyć tego lepiej pod Alpha Over niż pod ten mix, bo mix to jednak te kolory nam daje albo to, tak, także no zobaczymy. Najwyżej jeszcze kolor balance, czyli balans kolorów, dość duże, jak widać, narzędzie zmieniające balans kolorów. Może, żeby lepiej to było widać, ja jednak przepnę to do Alpha Over, bo będzie zdecydowanie to lepiej. No i balans kolorów zastosuję do tego obrazu poniżej. Balans kolorów również znajdziemy w GIMPie. Mamy tutaj, prawda, dwa typy przesunięć kolorów. To właściwie nie ma tu większego znaczenia, co tutaj będzie ustawione. Parametr faktory, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to siła tego zmiany tego koloru. No i jak to działa? No, na przykład tutaj mamy jeden z kanałów, który właśnie wpływa na lift, gamma i gain. Czyli to są zakresy cienie, półtony i światła. O, tak w skrócie można powiedzieć. Więc tutaj w tym miejscu lift to będziemy mieć prawdopodobnie, to będą półtony, bo widzimy, że na cienie ma to niewielki wpływ, tu mamy zmianę półtonu. Tutaj mamy parametr gamma, czyli generalnie wpływa na wszystkie kolory, czyli na światła. O, czyli tutaj można zrobić nasycenie nawet bardzo mocne światła, można też w tym miejscu sobie wybierać, to jest wszystko jedno co. No i jeszcze na cienie, tak? No i tu już cienie bardzo wyraźnie zmienia w tym momencie. Czyli to jest balans kolorów. No, parametr faktory to jest generalnie działanie wszystkich, czyli można też jednocześnie, wszystkich jednocześnie. Czyli jeśli ktoś wie, jak to narzędzie działa w GIMPie, no to tak samo działa właśnie tutaj w Blenderze. Tu oczywiście mamy jasność jeszcze danego koloru, więc tutaj możemy wpływać na przyciemnienie i rozjaśnienie danej barwy. Także w sumie mamy do dyspozycji tylko 16 milionów kolorów, więc myślę, że każdy się zmieści w tej liczbie różnych zmian. A jeśli każdy kolor można mieszać jeszcze z każdym, no to to jest 16 milionów do potęgi trzeciej. Jeszcze, jakby było mało. Tak działa balans kolorów. Dobra, przejdziemy sobie teraz do kolejnego. Korekcja koloru. Inaczej tak zwana korekcja macierzowa.
Też to jest w GIMPie takie narzędzie i mamy tutaj saturacja, kontrast, gamma, gain i lift, tak jak poprzednio. No i wszystkie parametry są ustawione prawie że na jeden oprócz parametru lift. No i teraz tutaj mamy kanały, względem których kolorów sobie działamy. Czyli powiedzmy, jeśli chcielibyśmy działać tylko i wyłącznie na kolory, może to logo GDATY na razie sobie odepnę. A, to nie mogę odpiąć, bo wtedy wszystko mi zniknie. A nie do końca, bo jak ten obraz sobie wrzucę na dół, to będę go widział. I teraz, jeśli sobie tutaj mamy parametry jeszcze maski, ale on w tym momencie akurat nie będzie. I dajmy na to, kolory czerwone. Chcemy wpływać tylko na kolory czerwone. Pozostałe dwa wymieniamy i zaczynamy, prawda, zabawę. I proszę zobaczyć, tylko ten nasycenie tych kolorów czerwonych, oczywiście tutaj też jest jakiś odcień czerwonego, więc też będzie wpływ również i na ten kolor. Ale można na przykład wybiórczo, tutaj mamy highlights, to są półtony, te głównie, czyli działa na wszystkie. Nie, to są światła, tu są midtones, to są półtony. Półtony to nawet wpływają na cienie. Zobaczcie, co się z cieniem dzieje. I dodatkowo jeszcze tutaj mamy cienie. I to działamy w jako saturacja dla barw czerwonych. Tu mamy kontrast dla barw czerwonych, no ale to już wszystko zaczyna jechać całkowicie po innych kolorach. Mamy parametr gamma, czy inaczej, no właśnie, można zrobić tak, żeby będzie coś bardzo, bardzo jasnego. No i też działamy w półtonach, cieniach i w światłach. To jest taki bardziej zaawansowany już, można powiedzieć, node związany ze zmianą kolorów danego obiektu. Może jakby to podłączyć do tego loga GDATY, to będzie trochę lepiej działa. Dobra, ten obraz sobie wrzućmy tu. No i to wstawmy tu. Oj proszę, właśnie to jak działam na kolory czerwone, no to automatycznie widać, co się dzieje, więc te kolory są od razu, jest wpływ na ten kolor czerwony, bo działam tylko w tym zakresie kolorów czerwonych. Także tutaj akurat lepiej to pokazuje na tym logotypie, bo działam tylko w tym zakresie kolorów czerwonych. Więc można zrobić taki dosyć mocny, taki czerwony kolor, którego na początku nie ma. Jest taki bardziej ciemna czerwień niż taka jasna. Więc tutaj troszkę lepiej to narzędzie pokazuje na tym, bo tyczy się tylko i wyłącznie tego koloru. Jak damy master na 0, to możemy wymienić nawet na kolor czarny. Nie ma problemu. Także jak widać, dość fajnie to działa, ale już delikatna zmiana tego parametru master powoduje gwałtowną zmianę tego koloru czerwonego. No tutaj już można ewentualnie. I to też może być dobry sposób na tworzenie tekstur, bo przy pomocy tego narzędzia, jeśli ktoś by chciał te takie charakterystyczne zarysowania na krawędziach, no to dobrze jest stawić sobie taką teksturę dopasowaną do siatki UV i właśnie przy pomocy tego narzędzia, jeśli mamy jakiś tam kolor, no to wtedy zauważcie, że te takie zarysowania można wtedy uzyskać. Tutaj się uzyska, dlatego że jakość tego obrazu ma taki gradient, którego nie widać na pierwszy rzut oka, ale w GIMPie, gdy to powiększymy, to widać tam różnicę kolorów w tej czerwieni, dzięki czemu właśnie można uzyskać te efekty takie właśnie takich zarysowań na krawędziach. Bo nie jest powiedziane, że tutaj w tym narzędziu nie musimy opierać się tylko i wyłącznie na obrazach wyrenderowanych, ale również możemy sobie wstawić dowolny obraz, który znajdziemy i go po prostu przerobić na przykład na teksturę w tym, spod tego poziomu, a później wykorzystać go na jakimś modelu. Bo to jest tak naprawdę w tym miejscu, można powiedzieć, że są to filtry
takie, jakie posiadają programy rasterowe typu Photoshop, typu właśnie GIMP, czyli te filtry uzyskamy również tutaj w tym miejscu, czyli mamy tak jakby część GIMPa wbudowaną, jeśli chodzi o filtry do Blendera. Dobra, czyli to już żeśmy sobie omówili. Kolejny z kolorów to była korekcja gamma. Gamma to jest po prostu efekt wybiórczy od poprzedniego, czyli gamma jest niczym innym jak po prostu rozjaśnianie w jedną lub w drugą stronę. Oczywiście jest zmieszaniem również kolorów. Jeśli będziemy zbyt mocno przesadzimy, czyli wartość jest tutaj zerowa, no to teraz widać jaka niedokładność jest tej bitmapy, która jest logotypem. Jeśli przejdziemy w drugą stronę, no to przyciemnimy tak, że ten logotyp uzyska kolor po prostu brązowy. Ok, tutaj to akurat ten. Czy to służy do przyciemniania i rozjaśniania? No, na logotypie wygląda to w ten sposób. Na tym obrazie górnym, no to będzie trochę lepiej wyglądać, bo tutaj właśnie wyraźnie widać sposób rozjaśniania i przyciemniania obrazu. Zdecydowanie lepiej to wygląda na obrazach, które mają wiele kolorów, niż na tym logotypie. Po prostu gamma służy tylko do przyciemniania obrazu lub rozjaśniania, no zależy kto tam co chce, ewentualnie też można tam kolorem, może jeszcze cofnę, zauważcie, że tutaj mamy włączony image, a tutaj mamy parametr gamma, no jeśli na przykład tutaj byśmy sobie, a zobaczymy tu w to miejsce, spróbuję tu ustawić inny kolor, to będzie akurat barwienie zielonego, ale zamienię i zaraz zobaczymy, czy tutaj nie uzyskam tutaj barwienia akurat z tego poziomu, przynajmniej nie w ten sposób, ale zobaczmy tutaj, nie, bo to jest parametr jednolity, także tu nie ma możliwości faktorowania tego, niestety, także gamma tylko rozjaśnia. Dobrze, hue correct, powiem tak, korekta kolorów, nic więcej, akurat na bazie kolorów HSV, więc akurat no tutaj mamy bazowanie, na przykład poproszę zielone kolory, tak, jeśli ja tutaj w zakresie zielonych kolorów działam tylko i wyłącznie, zwiększając, czy daję rozjaśnienie zielonych albo przyciemnienie zielonego koloru, ja mogę zmienić całkowicie kolorystykę danego obiektu. Nie jest to głupie, bo czasem właśnie nawet, a teraz tutaj będę bazował tylko na czerwonych kolorach, wtedy będę zmieniał tą małpkę, która znajduje się po drugiej stronie. Tak, teraz tutaj mamy kolory raczej bardziej zbiorcze niż tamte. Także tutaj jest to ciekawe, że można sobie wybierać przynajmniej w kanale H, każdy kanał działa niezależnie. Więc oczywiście w każdym kanale troszkę inaczej to będzie działać, tak? Czyli teraz jak się skupię na kolorach niebieskich, no to teraz on mi tutaj zmienia tylko tą kolorystykę tego szkła, no, bo już w kanale H jest to ustawione, więc tutaj mogę to zmienić w tym miejscu. Na kolory czerwone wtedy działa to w nieco inny sposób, tak jak tu widzimy, jeszcze jest parametr V, może czerwony kolor będziemy zmieniać. No to tutaj bardziej przypomina progowanie. Także dosyć ciekawe narzędzie, jeśli chodzi o wymiany kolorów, ale to się tyczy, jeśli chcemy wymienić jakiś jeden z kolorów obiektu, no to nie musimy nakładać nowego materiału, tak jak tutaj to widać, tylko wystarczy, że zastosujemy sobie Hue Correct. Jest jeszcze inny taki korekcyjny, niekoniecznie oparty na barwach typu HSV. Dobra. Hue Saturation Value, podobna sytuacja, tylko tutaj jest związane z saturacją koloru, więc czyli z tak zwanym ciepłem koloru.
więc tutaj też możemy zmienić sobie zupełnie kolorystykę naszych obiektów na tym zdjęciu poniżej. I to widać bardzo wyraźnie. No, tu mogę najwyżej wyłączyć tym parametrem factory, na razie to logo, żeby nam nie zasłaniało. Value to jest rozjaśnianie i przyciemnianie całości, natomiast saturacja i parametr hue, to wtedy będziemy wpływać na te kolory ciepłe w różny sposób i na saturację, czyli na sposób odbicia światła od tych właśnie barw. Także tu również można sobie zmienić całkowicie kolorystykę niektórych obiektów. Pewne rzeczy się nie zmieniają. No oczywiście są to parametryczne, do których też można podłączyć jakiekolwiek inne elementy, z tym, że to akurat i tak działa jako pojedynczy parametr, więc jak w innym zdjęciem to by było średnia kolorów saturacyjnych danego zdjęcia, nic poza tym. Dobra, dajmy sobie jeszcze invert, czyli odwrócenie kolorów. No tutaj już w kanałach RGB, czyli tak zwany, jest to nic innego jak odwrócenie wartości, czyli negatyw. To jest po prostu negatyw. Jeśli włączymy alfę, no to niestety tutaj nic nie będzie widać, bo on zamieni nam cały obraz na przezroczysty, bo nie mamy żadnych kanałów alfa. Więc zobaczmy, jak to zadziała z kanałem alfa, gdy zastosujemy ten invert do naszego loga GDATA. Więc jak damy odwrócenie wartości dla GDATY, to jak damy alfę, czyli kolory przezroczyste stają się nieprzezroczyste, czyli tak jakby odwraca. Tamto zdjęcie w ogóle nie miało przerw przezroczystych, więc nie można było tego zauważyć. Zdjęcie po prostu znikło. No, ten parametr określa przezroczystość. Albo jak damy na 0, no to wtedy mamy tak, jakby w ogóle ten efekt nie działał, tak? Czyli tak można sobie to... Tu mamy kolory RGB, jeśli wyłączymy kolory RGB, to on wtedy zamienia to logo na... tak jakby z kanałem alfa zamienia się na odcienie szarości, gdzie wszystkie kolory są przezroczyste, a to, co było nieprzezroczyste, jest odwrócone, czyli białe w tym momencie. Także tak działa invert. Co jeszcze tutaj mamy z tych kolorów? Tak, mix, no to już mix to znamy, to już nie będę go powtarzał. Krzywe RGB. Krzywe RGB, czyli to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli podobne do tego hue korekcji. Tylko tyle, że tutaj działamy na kolory RGB na zasadzie krzywy. Jeśli mamy C, to mamy wszystkie, działa na wszystkie kolory, czyli mamy rozjaśnianie, przyciemnianie. Jeśli damy w drugą stronę, widać to wyraźnie, ale jeśli dodamy kolejne punkty, no to wtedy zaczniemy przebarwiać to na różne możliwe sposoby i uzyskamy co? Uzyskamy poziomy, no takie kolorów, można powiedzieć, psychodelicznych. Jeśli możemy też bazować, to jeśli tym krzyżykiem, to po prostu zaznaczamy dany punkt, to usuwamy punkt. Okay? Także tutaj można sobie przywrócić to, co było na początku. I możemy też na każdy kanał działać oddzielnie, czyli na przykład kanał R czerwonych kolorów zaczniemy zmieniać, no to wtedy dodajemy kolory czerwone albo je redukujemy. I tak samo działają pozostałe inne kanały. I też można, zmieniając te wartości, uzyskiwać, no już w tym momencie, różne takie, można powiedzieć, że zabarwienia o charakterze psychodelicznym. Inaczej też nazywane są te kolory w GIMPie Alien Map. From-like, no to jak to włączymy, to jeszcze dodatkowo mamy inny sposób obliczania algorytmu.
No i jeszcze mamy coś takiego jak poziomy czerni i biel, tak? To domyślnie oczywiście jest poziom ustawiony czerni jako czarny, biały jako biały, no w końcu logiczne, ale jak zaczniemy to zmienić, no to tutaj już zaczynamy uzyskiwać całkowicie różne wariacje tych kolorów. O prawdę mówiąc, nieprzewidywalnym zakresie. Czyli taka zabawka trochę, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby dać, podłączyć też inny, na przykład ten obraz, jak podłączę, na przykład to black color, no to wtedy automatycznie zwróćcie uwagę, że pewne rzeczy da się zauważyć, mianowicie z tego obrazu, ja go spróbuję tutaj może powiększyć, tak, żeby było widać. Popatrzcie, że tutaj są pewne rzeczy, które zaczynają się tutaj pojawiać, tak jakby te właśnie ta woda, która tutaj jest, też ona w niektórych miejscach zaczyna być widoczna. To zdjęcie jest większe, dlatego ono się w całości nie mieści, ale tak jakby symuluje kształt tego obrazu, przynajmniej niektórych elementów w zakresie kolorów czarnych, symuluje na tym obrazie. Co też nie jest czasem głupim pomysłem, bo można uzyskać dosyć ciekawe dodatkowe efekty. Jeśli dodamy jeszcze white level tego obrazu, no to już będzie dało się zauważyć pewne konturowe elementy. Tak jak tu widzimy, tu jest ten fragment tego obiektu i da się też te kamienie tu w jakiś sposób zauważyć, tak chociaż po trochu. No i takie połączenie też czasem no, daje dosyć ciekawe takie możliwości, tak? No jak sobie, no już tutaj namieszałem za bardzo, tak? Także to może być trochę słabo widoczne, ale jak sobie trochę przywrócimy do normalności, no to może troszkę lepiej będzie to widać. Czyli dla ogólnych tutaj mamy rozjaśnień, przyciemnie, tak? Jak przyciemnie dość mocno w którymś tam kierunku, no to pewne rzeczy tam będzie może troszkę lepiej widać. Także jak widać, tych możliwości mamy też dość sporo. Można jeszcze sprawdzić, co będzie, gdy podłączymy sobie teksturę kolor do black i zauważcie, że da się zauważyć również fakturę tej tekstury. Tu zresztą mamy ją wyraźnie widoczną. Tutaj zresztą też widać też fakturę tej tekstury, da się zauważyć na tym obrazie. Czyli takie mieszanie w formie takiej psychodelii. Można coś takiego utworzyć przy pomocy tych narzędzi. Dobrze, co jeszcze mamy z tych kolorów? Mapa tonacji. Czyli tutaj mamy dwa parametry. I co mamy? Rozjaśnianie. Parametr kluczowy, offset, przesunięcie i parametr gamma, czyli generalnie narzędzie służące do rozjaśniania i przyciemniania również, ale na przykład można zrobić taki eksperyment, ja to lubię właśnie tak poeksperymentować, jeśli na przykład sobie podłączę, dajmy na to tą teksturę tu do image, a ten image do parametru faktory, no to popatrzcie, co się dzieje. Pojawił się teraz w tym momencie to moje logo, które tutaj było, prawda, poniżej widoczne, ale zniekształcone tą teksturą, którą teraz tutaj podłączyłem do tego narzędzia, czyli do mapy tonacji. No i teraz zmieniając tą mapę tonacji, mamy właśnie taki efekt dosyć ciekawy tego drugiego obrazu nałożonego na ten obraz pierwszy. Czyli teraz to wszystko wpływa na parametr faktory mieszania tych dwóch na tej właśnie zasadzie. Czyli tutaj są dodatkowo wymuszane obszary przezroczyste dzięki właśnie temu alpha over. Także warto o tym pamiętać. Inaczej alpha over jest też nazywane przesiewaniem w GIMPie.
jeśli ktoś GIMP-a pamięta, no to tam jest parametr przesiewania, a to jest nic innego jak właśnie alpha over. Tak to wygląda, czyli dobrze jest poeksperymentować, bo wtedy właśnie można uzyskać naprawdę dosyć ciekawe rezultaty i też można to pomyśleć, jak wykorzystać by było to do stworzenia jakiejś tekstury, na przykład dla jakiegoś projektu z wykorzystaniem właśnie tej postprodukcji. No dobra, ja już sobie wyrzucę tą mapę tonacji. No i jeszcze nam chyba jedno zostało z tej grupy kolor. Z-Combine. Z-Combine to jest też takim elementem, który jest nodem łączącym dwa obrazy. Tylko w troszkę inny sposób. Więc przepnę teraz te dwa obrazy do niego. Tak. I co mamy? Nic nie mamy, tak? Bo nie ma czego? Nie ma parametru wysokościowego. I ten Z-Combine, ja go wykorzystywałem najczęściej. To jest Z z Z-em połączę. Z czym ja go łączyłem? On bardzo daje fajne efekty z takimi, z filtrami. A tutaj tych filtrów nie ma, mam podłączone dwa obrazy i teraz też nic mi to w tym momencie nie da, przełączenie tego. Bo nie mam żadnych filtrów, takich dodatkowych. Więc w tym momencie mam taki jeden, taki plik zrobiony z tym Z-Combine. No ale dobra, zamieńmy może te obrazy ze sobą, ale to nic tutaj, użycie alfy, nic mi to nie da. Zobaczmy co będzie, jeśli podłączymy, tak, tutaj do parametru Z i tu do drugiego parametru Z, ale tak, ten image, jak zmienimy kolor, wtedy coś się zaczyna dziać, no właśnie. Tutaj przy tym obrazie, on się miesza mi z tamtym obrazem, w sposób koloru białego i teraz może jeszcze dodatkowo teraz tu mamy kanał alfa, no trzeba poeksperymentować, zobaczmy jak teraz sobie to przełożę do image, tutaj nic nie będę miał, a jak kanał alfa sobie jeszcze podłączę, to wtedy będę miał tylko i wyłącznie logo GDATY, tu jest kolor, który go wymusza, jeśli dam czerwony kolor, to jest na czerwonym kolorze. Teraz sobie powiedzmy połączę, zobaczmy, oj, teraz już zaczyna się coś dziać znacznie ciekawszego, czyli tutaj Z-Combine właśnie działa na takiej zasadzie, no trzeba troszkę poeksperymentować. Teraz zobaczmy, jak jeszcze image, to jest stąd podłączymy tu do image, dopiero wtedy pojawia się obraz na obrazie już w tym momencie, tak? Jeśli tutaj odłączę Z, no to będę miał tylko i wyłącznie widoczny, jeśli alfę tu połączę, to tylko będę miał wielkość obrazu, bo ten obraz nie stosuje, nie ma w ogóle kanału alfa. Dlatego jeśli podłączymy sobie obraz do Z, no to wtedy mamy wielkość obrazu, ten obsługuje kanał alfa, więc siłą rzeczy będzie tak jakby wycięty, no i ten obraz, kolor, tak jakby stanowi tło dla tego, co jest tu poniżej, tak? Jeśli zrobimy w ten sposób, połączymy, no to odwrócimy, że kolorystyka tego obrazu łączy się z tym. A teraz zobaczmy, jak ten image połączę tutaj. O, i teraz mamy jeszcze ciekawiej. Proszę zobaczyć. Ile się tutaj naprodukowałem, żeby coś z tego zaczęło wychodzić. Czyli jeśli zaczynamy to wszystko mieszać w ten sposób, nie wiem czy ten Z jest tu potrzebny, nie jest potrzebny nawet w tym miejscu. To przy połączeniu aż czterech różnych bitmap, zastosowane są cztery różne bitmapy połączone razem z tym obiektem, no to popatrzcie, jakie uzyskujemy rezultaty. No jak to wyłączymy, to wtedy się zgubi, tak? Więc no jednak musimy tutaj
połączyć, przynajmniej ten stanowi dla tego wszystkiego, stanowi tak jakby wielkość obszaru działania, natomiast obraz widoczny jest ten, który podłączyłem w to miejsce i niwelowany jest poprzez teksturę, a zamieńmy tutaj, to dajmy do Z, a teksturę dajmy, nie value, tylko kolor, dajmy do Z, zobaczmy co teraz wyjdzie. No i teraz jest widoczny tamten obraz pierwszy. Jest widoczny tamten obraz pierwszy, jeśli jako Z dajemy tą teksturę. I tutaj jest widoczna, ta faktura tej tekstury tam trochę jest widoczna, która to zniekształca. Także to jest dosyć taki node skomplikowany, ale jak już się mniej więcej wyczai, o co tutaj chodzi, no to można też uzyskać bardzo ciekawe fotomontaże jedne z drugiego. Zobaczmy, co będzie tutaj, jak damy to, a ten image damy teraz tutaj, czy zaraz to jako alfę dałem do image, nie, dajmy tu image do image i tu image ten do zeta i mamy na przykład taki efekt, gdzie jeszcze dodatkowo mamy kanał alfa, który jest wymuszany przez teksturę, czyli jeszcze tego typu wariacje można z tego uzyskać. A jakbyśmy chcieli jeszcze coś do tego podnieść, żeby tam jakieś tło było, no to całość trzeba by, powiedzmy, do Alpha Over jeszcze wrzucić, albo chociażby do Mixa i do tego jeszcze inny obraz i wtedy uzyskamy jeszcze dodatkowe tło. Także jak zaczniemy się bawić w coraz większe możliwości ustawień, a właściwie przecież można to zrobić. Tutaj mamy, już tło nam wstawił koloru białego, ale jeśli wstawię ten obraz, który mam tutaj daleko, to no to tak jak mówiłem, można jeszcze połączyć to z trzecim obrazem. No, po prostu wypisz, wymaluj. Można uzyskać no praktycznie wszystko i ktoś powie, no jakże strasznie skomplikowany jest ten system nodów, który teraz widzimy. No okazuje się, że to wcale nie jest aż tak chyba bardzo skomplikowane, bo jak sobie zaczniemy to wszystko łączyć i motać, tak może na pierwszy rzut oka się wydawać, ale efekt końcowy tego może dać na przykład tego typu fotomontaż. No i jeszcze jak stąd alfę bym połączył tutaj do kanału alfa, no to zostanie mi z tego wszystkiego tylko tyle. Czyli ten obraz mi wymusi, wytnie tak jakby to wszystko w tym logotypie. Także moi drodzy, poszukiwać różnych możliwości, jeśli chodzi o postprodukcję i może komuś udało się w tym nawet stworzyć całkiem niezłą teksturę, bo mówię, to nie tylko tutaj można działać na obrazach wyrenderowanych, ale na każdym zdjęciu, które sobie tutaj podłączymy. Tak jak widać, to są wszystko różne zdjęcia podłączone, nawet klip filmowy, i to wszystko będzie wpływać na tworzenie nawet fotomontażu przy pomocy Blendera. I to by było, moi drodzy, wszystko na dzisiaj. Więc do usłyszenia na następnych lekcjach.